czytanie nic nie kosztuje. Podczas Tygodnia Bibliotek przygotowano 1000 książek do rozdania. Muzyczna, jubileuszowa niespodzianka. 20 lat swojego istnienia Psoni uhonoruje śpiewająco. Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. 8 maja zaczął się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, podczas którego w Policach odbywają się wernisaże, spotkania autorskie i wystawy. Jednym z pierwszych wydarzeń Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek było uwalnianie książek. Tegoroczna akcja, która odbyła się 10 maja w bibliotece przy ulicy Bankowej, przyciągnęła rzesze zainteresowanych osób. Hasłem przewodnim akcji było „Weź, przeczytaj, podaj dalej”. Każdy mógł przyjść i wziąć jedną lub więcej pozycji, albo przynieść z domu niepotrzebne książki, by inni mogli z nich skorzystać. Akcja ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród Policzan. Uwielbiam książki, proszę Panią. Tak, nie komputer, nie audiobooki, ale szelest papieru. To jest właśnie to. W dzisiejszych czasach to jest mało spotykane, prawda? W tym roku na stołach znalazły się m.in. książki sensacyjne, popularno-naukowe, podróżnicze, romanse, słowniki i poradniki. Każdy znalazł tu coś dla siebie. Mój ojciec bardzo lubił czytać książki, więc mi zaszczepił tą miłość do książek. Poszłam do biblioteki i jakby zobaczyłam książkę Lalka Prusa. I stwierdziłam, że jak ja jestem taka mała, to lalka będzie w sam raz dla mnie. Mordowałam się z tą lalką, ponieważ jak coś zacznę, to lubię skończyć, więc nie wiem, ile to czasu trwało. Dni, tygodni. Lalkę przerobiłam i dopiero potem na stare lata od nowa lalkę przerabiałam, żeby się dowiedzieć, o co chodziło. W akcji pomagały również 4 wolontariuszki ze szkoły podstawowej nr 5 w Policach. Nie mogło zabraknąć harcerzy z Nowego Warpna i lekarki rodzinnej Krystyny Czerwińskiej, która jest jednocześnie harcmistrzem Związku Harcerstwa Polskiego i kawalerem Orderu Uśmiechu. Harcerze i pani doktor od samego początku pomagają przy akcji Uwolnij książkę. To jest bardzo ważne, żeby dzieci ceniły książki, czytały książki i potrafiły się nimi dzielić. Na pomysł zorganizowania akcji uwalniania książek 8 lat temu wpadła bibliotekarka Maria Chmielewska. Pani Maria i jej koleżanki przygotowały około 1000 książek, które miały zmienić właściciela. Pierwsza akcja miała miejsce przy budynku głównym biblioteki w Policach. Potem dwie kolejne odbywały się przy budynku filii naukowej, a przez te kolejne lata właśnie u nas w filii nowej. Z akcji rozdawania książek skorzystało blisko 400 osób. Więcej informacji o Tygodniu Bibliotek można uzyskać na stronie biblioteka.police.pl. 20 lat koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Policach i obchody Dnia Godności stały się pretekstem do nagrania piosenki. Do tego przedsięwzięcia została zaproszona Telewizja Police. Wykonawcami piosenki są terapeuci i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. Pomysł pojawił się spontanicznie i równie spontanicznie przystąpiono do pracy. Chętnych nie trzeba było szukać. Wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać wspólnie piosenkę. Warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy, angażując w to i pracowników, terapeutów i uczestników naszych placówek. Spotkało się to z ogromną radością i z entuzjazmem. Zbliżyło też na pewno nas jako placówki i uczestników. Przy tym była świetna frajda i zabawa. Do piosenki powstanie także teledysk, który będzie emitowany na antenie telewizji Police. Obecnie trwają próby. Koloru wiele w nim, niech i ja i ty umiemy razem być. 20 lat to dobra okazja do podsumowań. Dziś stowarzyszenie działa kompleksowo. Uczestnicy biorą udział w zajęciach terapeutycznych, ale też korzystają z mieszkań chronionych, mieszkań treningowych i pracują. Przede wszystkim zmienili się ludzie. Ludzie, którzy zostali wyrehabilitowani zawodowo, którzy poszli do pracy, do zakładu aktywności zawodowej. Ludzie, którzy do tej pory nas odwiedzają, cieszą się ze swoich sukcesów. Co jest motywacją do dalszej naszej pracy tak naprawdę, bo my tu pracownicy, terapeuci jesteśmy przede wszystkim dla naszych osób niepełnosprawnych. W tym roku udało się zarejestrować spółdzielnię socjalną Pożyteczni, dzięki czemu powstały nowe miejsca pracy dla podopiecznych w Policach.
Tutaj jeszcze ważnym elementem jest to, że osoby, które były w trudnej sytuacji środowiska domowego, czy materialnej, czy z różnych przyczyn takich już osobistych, mogą zamieszkać w mieszkaniu chronionym, wspieranym. Wcześniej powstało mieszkanie treningowe, z którego korzystają uczestnicy placówek, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy, gdzie uczą się samodzielności. Pracownicy stowarzyszenia wkładają wiele serca w to, by otworzyć społeczeństwo na osoby niepełnosprawne intelektualnie i by osoby te czuły się w nim dobrze. Do groźnego wypadku doszło na ulicy Jasienickiej w Policach. W czwartek 9 maja zdarzyły się tam dwa duże pojazdy ciężarowe. Z relacji policji wynika, że w innym wypadku jest 46-letni kierowca prowadzący ciężarówkę z naczepą, która na zakręcie wyjechała na przeciwległy pas i uderzyła prawidłowo jadącego kierowcę wywrotki. Ten, próbując ratować sytuację, zjechał na pobocze i wjechał w drzewo. Naczepa uderzyła w wywrotkę z taką siłą, że odpadły z niej elementy ścian. Poszkodowany 39-letni kierowca zakleszczył się w kabinie i wymagał interwencji straży pożarnej. Odniósł ciężkie obrażenia, został przetransportowany do szpitala w Szczecinie. O jego życie walczą wciąż lekarze. Wstępną przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Biegli zabezpieczyli tachografy, badania są w toku. Będą utrudnienia w ruchu na drodze 115 przebiegającej przez Tanowo. Na odcinku 2,5 km już w maju rozpocznie się jej remont. Na skrzyżowaniu ze 114 pojawi się rondo. Pierwszy przetarg na remont drogi został ogłoszony w ubiegłym roku. Niestety do prac budowlanych wówczas nie doszło. Owszem, przetarg ogłosiliśmy, ale okazało się, że wtedy rozpoczął się boom na roboty w branży drogowej i niestety budżet został przekroczony, panie dyrektorze, ile razy? No, praktycznie dwukrotnie. Dwukrotnie. Co za tym idzie, musieliśmy ogłosić kolejny przetarg. Za trzecim razem chyba nam się udało, czy za drugim? Nie, to jest ponad piąty. Nie, to już piąty, dobrze. Wykonawca został wyłoniony. 6 maja został mu przekazany plac budowy. Oddanie placu oznacza, że w niedługim czasie na drodze pojawią się utrudnienia. Droga nie będzie zamykana w całości, będą remonty odbywały się na wahadłach tak zwanych, czyli jedna strona będzie zamknięta, po drugiej stronie będzie odbywał się ruch wahadłowy. No i cóż, no chciałbym prosić mieszkańców przede wszystkim o wyrozumiałość. Projekt uwzględnia także wykonanie kanalizacji deszczowej. Niestety nie udało się połączyć inwestycji z planami gminy dotyczącymi kanalizacji ściekowej. Gmina wstrzymała swoją inwestycję. Mimo to podczas przebudowy 115 pod drogą zostaną położone przepusty, by w przyszłości ułatwić pracę gminie. Blisko 15 milionów złotych. Tyle nas będzie kosztować przebudowa 2,5 km drogi przez miejscowość Tanowo. Rzeczywiście powstanie też bezpieczne skrzyżowanie na połączeniu dróg 114-115, co bardzo ważne. Mieszkańcom miejscowości Tanowo będzie dużo łatwiej włączyć się do ruchu w kierunku Szczecina. Oczywiście wysepki kanalizujące ruch, wysepki na przejściach dla pieszych, parkingi dla mieszkańców i przede wszystkim równe i bezpieczne chodniki i ścieżka rowerowa. To inwestycja pożądana ze względu na zły stan nawierzchni. Jednak nie brakuje głosów poddających w wątpliwość potrzebę przebudowy skrzyżowania. Według marszałka to projektant o tym zdecydował, kierując się argumentem bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy to rondo zafunkcjonuje, to te głosy krytyki umilkną. Bo ja rozumiem, że dzisiaj te głosy krytyki są ze strony tych, którzy przejeżdżają tutaj bardzo szybko drogą 114, natomiast już tych, którzy korzystają z tego włączenia od strony 115, muszą czekać czasami długi czas, oraz mieszkańców, którzy muszą znosić te kolejki, podejrzewam, że tutaj takich głosów krytyki się nie usłyszy. Użytkownicy tego odcinka będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Coraz częściej firmy rezygnują z papierowych blankietów wpłat, a klienci korzystają z elektronicznych form płatności za media. To wygodne i ekologiczne, jednak nie wszyscy chcą odejść od tradycyjnej formy opłacania rachunków. Przez lata byliśmy przyzwyczajeni do opłacania rachunków za gaz, prąd czy telefon na poczcie lub w banku. Dziś coraz więcej osób do tego celu wykorzystuje internet. Cały czas korzystam z internetu, także płacę. Elektronicznie faktury w tym roku, PIT-y, wszystko
elektronicznie przesłałam. I rachunki na bieżąco płacę sobie elektronicznie, także korzystam. Syna mam, informatyka mnie wyszkolił. No zdecydowanie ułatwia nam to życie. Na tą chwilę, jeżeli chodzi o opłacanie rachunków na przykład. To zdecydowanie tak. Tak, płacę rachunki i sprawy przez platformę ePUAP. W trosce o środowisko naturalne coraz więcej firm ogranicza zużycie papieru potrzebnego do drukowania faktur czy blankietów. Enea od ubiegłego roku nie wysyła blankietów wpłat do tych klientów, którzy ich nie wykorzystują. Enea stale rozwija tego typu ekologiczne rozwiązania. Namawiamy naszych klientów do tego, żeby właśnie przechodzili na e-fakturę i rezygnowali z faktury papierowej. Dlaczego e-faktura? Bo po pierwsze jest zawsze dostępna, bo po drugie oszczędzamy papier, a tym samym dbamy o nasze środowisko. Enea nie tylko namawia swoich klientów na rezygnację właśnie z faktury papierowej i przejścia na e-fakturę, ale także powoli wycofuje blankiety wpłat dla klientów. Oczywiście rezygnujemy z tych blankietów po dokładnej analizie tego, jak nasi klienci płacą, gdzie i w jaki sposób. I tak, klienci, którzy właśnie dokonują płatności poprzez przelew internetowy, nie będą już otrzymywać papierowych blankietów wpłat. Przy płaceniu za prąd drogą elektroniczną można korzystać z elektronicznego biura obsługi klienta. Czyli e-boka. Jest dostępny dla każdego naszego klienta, wystarczy się zalogować. Dzięki e-bokowi możemy właściwie załatwić każdą sprawę związaną z naszą umową. Możemy też sprawdzić na przykład status rozliczeń, w wygodny sposób dokonać płatności, kupić kody do liczników przedpłatowych. Praktycznie każdą sprawę, którą możemy załatwić związaną z naszą umową, możemy zrealizować za pośrednictwem e-boka. Co ważne, e-bok jest dostępny właściwie codziennie, przez cały rok, 24 godziny na dobę. Blankiety papierowe nadal mają otrzymywać ci klienci, którzy z nich korzystają. Ja wolę właśnie tak płacić sobie osobiście, także wiem, że wszystko mam zapłacone dokładnie, nie? Eksperci prognozują, że już w 2020 roku czekają nas podwyżki. Natomiast w roku bieżącym ceny prądu mają być stabilne. Zgodnie z ustawą cena za kilowatogodzinę energii elektrycznej w tym roku będzie dokładnie taka sama jak w roku 2018. Oznacza to, że na fakturach dla klientów indywidualnych Enei cena będzie stosowana dokładnie ta sama jak w roku ubiegłym. Większość naszych klientów otrzymała już bądź już wkrótce otrzyma właśnie takie faktury. Niewielka część naszych klientów otrzyma natomiast stosowne korekty zgodnie z zapisami ustawy. Oznacza to, że nasi klienci nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych działań. To spółka bowiem realizuje zapisy ustawy, która gwarantuje stabilne ceny prądu przez cały 2019 rok. Jeżeli klient chce ponownie otrzymywać blankiety wpłat, powinien zadzwonić na infolinię pod numer 611 111 111 lub przyjść do najbliższego biura obsługi klienta. Z kolejną fakturą zostanie dołączony blankiet wpłat. Do 17 maja młodzież zamieszkująca na terenie powiatu polickiego może zgłaszać swe kandydatury do Młodzieżowej Rady Regionu. Jej członkiem może zostać każdy uczeń, który ukończył 13 lat i mieszka na terenie powiatu polickiego. Obecnie przewodniczącym jest Jakub Waszkiewicz. Mi działalność dała bardzo dużo. Tak naprawdę nauczyłem się działać w grupie, co myślę, że jest bardzo ważne i bardzo procentuje i przydaje się w przyszłości. Działamy w grupie, uczymy się komunikacji między sobą, tak jak powinniśmy działać. W późniejszym czasie zostałem przewodniczącym, co wiązało się z dodatkowymi zadaniami, między innymi zarządzanie grupą już w pozycji lidera, co mnie też bardzo dużo dało. Wiadomo, oczywiście mam dużą pomoc również od starostwa powiatowego, przez co uczymy też działać bardziej formalnie, urzędowo, tworząc pisma, pisząc protokoły, pracując nad statutem. Młodzieżowa Rada Regionu funkcjonuje od 2009 roku. Do tej pory kandydować mogli tylko uczniowie powiatowych szkół. Istotą zmian, które Zarząd Powiatu wprowadził, było to, aby bardziej upowszechnić możliwość funkcjonowania w tej Radzie. Otóż do tej pory wyłączona była młodzież, która była z powiatu polickiego, uczyła się poza terenem powiatu polickiego. Dzisiaj poprzez zmianę systemu naboru do tej Rady mogą brać również udział osoby, które uczą się w szkołach poza powiatem polickim, ale warunek jeden, są mieszkańcami powiatu polickiego. Informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach. Pokój 219 lub pod numerem telefonu 91 432 81 48. Położne towarzyszą kobietom w czasie ciąży i porodu. Są doświadczone, opiekują się i doradzają, jak zajmować się noworodkiem. 8 maja obchodziliśmy w Polsce Dzień Położnej.
Pani Jolanta pracuje jako położna w Polickiej Medice. Swoją profesję wykonuje od 41 lat. Było to jej marzenie, choć nie do końca spełnione. Najbardziej w swojej pracy lubię patronaże u noworodków, te maleńkie, kochane dzieci. Wielkim moim marzeniem było pracować na sali porodowej, ale niestety los płata różne figle. Akurat jak dyplom zrobiłam, to troszeczkę popracowałam i również urodziłam synka i już później nie wróciłam. Kiedyś to lekarz ginekolog decydował we wszystkich sprawach związanych ze zdrowiem pacjentek. Dziś praca położnej wymaga większej samodzielności i odpowiedzialności. Wzrasta również prestiż zawodu. W ciągu 40 lat dużo się zmieniło. Dzisiaj na pewno jest więcej papierów do wypełniania, więcej papierologii. Mniej jest czasu na kontakt z pacjentem, chociaż mi to już zostało we krwi i moje pacjentki wiedzą, że jak idę i mnie na jakąś rozmowę naciągną, to nieraz bardzo długo to trwa. W dniu swego święta pani Jola najbardziej życzyłaby sobie zdrowia i siły do dalszej pracy oraz miłych pacjentek każdego dnia. Kiedyś obchodziło się Dzień Pracownika Służby Zdrowia, który w kwietniu był. I jak ja przyszłam do pracy, na przykład tutaj do tej przychodni, to był bardzo uroczyście obchodzony. Zakłady chemiczne bardzo dbały, był jakiś poczęstunek, jakieś tam nagrody, kwiaty. Dnia położnej się nie obchodziło. Ja nawet dość późno się dowiedziałam, że jest Dzień Położnej. 12 maja świętujemy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, a 14 maja Dzień Farmaceuty. I dzisiaj to już wszystko. Zapraszam za tydzień. Do widzenia.